Dzień dobry, witajcie. Na pewno zdarzyło Wam się wstać w nocy, żeby się wysikać. I zastanawialiście się, ile razy to norma. Otóż okazuje się, że czasami wstajemy często w nocy, żeby przecedzić kartofelki i to może świadczyć już o jakiejś poważniejszej chorobie. Ale do rzeczy. Zwróćmy uwagę, że regulują to nawet pewne standardy medyczne. Bo mówimy o tak zwanej nokturii, czyli oddawaniu nocy, moczu w nocy, która ma znaczenie kliniczne, wtedy gdy robimy to co najmniej dwa razy. A więc jeżeli oddajemy raz w nocy mocz, to możemy powiedzieć, że jeszcze to jest norma o znaczeniu nieistotnym klinicznie. Ale wyjaśnijmy sobie, co to znaczy oddać mocz dwa razy w nocy, wtedy gdy już powinniśmy zastanawiać się, czy nie jest to jakaś choroba. Otóż wtedy, gdy przed wysikaniem się śpimy i po wysikaniu się również zasypiamy. I jeżeli to się zdarza przynajmniej dwa razy w nocy, to może mieć niekorzystny wpływ na nasze zdrowie, ponieważ zaburza nam sen, może prowadzić do tego, że się nie wysypiamy, że mamy później zaburzenia koncentracji, jesteśmy senni w ciągu dnia i niestety może to wpływać na pogorszenie jakości naszego życia. Ale pamiętajmy, że tak jak powiedziałem, przed wysikaniem się musimy spać i po wysikaniu się również zasypiać. To wtedy możemy to zaliczyć jako oddanie moczu w ciągu nocy. Bo jeżeli my na przykład wstajemy o 4 nad ranem i wtedy robimy siku, a już później się ubieramy do pracy, to nie jest to nokturia i to oddanie moczu to jest po prostu oddanie porannej porcji moczu, które występuje prawidłowo u zdrowego człowieka. Tak samo jeżeli na przykład całą noc nie śpimy, jesteśmy zestresowani i oddajemy co chwilę mocz, to również nie możemy tu mówić o nokturii. Dlatego, że my w ogóle nie zasnęliśmy. A stres, lęk, zaburzenia nerwicowe powodują wzrost wydzielania aminokatecholowych, takich jak na przykład noradrenalina i adrenalina, które nasilają glikogenolizę w wątrobie. A jeżeli dochodzi do glikogenolizy, to dochodzi również do zwiększonej częstości oddawania moczu. Bo tak jak pamiętacie z innych moich filmów, glikogen wiąże wodę. W wyniku jego rozkładu dochodzi do oddawania zwiększonej ilości moczu. Również dlatego, że pod wpływem aminokatecholowych przyspiesza nam serce, wzrasta siła jego skurczów, tak? Organizm przygotowuje się do stanu walcz i ucieka, zaczyna zużywać glukozę, a produktami spalania glukozy jest m.in. dwutlenek węgla i woda, tak? Która znajduje się w naszych siurach. Moi drodzy, ale jeżeli pojawia się nokturia, czyli budzimy się dwa razy lub częściej w ciągu nocy, żeby oddać mocz, to wtedy należy zastanowić się, czy nie jest to jakaś choroba. Przede wszystkim, jeżeli jest to jakiś starszy pan, to powinniśmy zwrócić uwagę, czy my sikamy dużo, czy my sikamy troszeczkę, na przykład po kropelce z przerwami. Bo jeżeli jest to oddawanie moczu po kropelce z przerwami, małymi porcjami, to może istnieć jakaś przeszkoda, która utrudnia wydalanie tego moczu z pęcherza moczowego. Oczywiście, ja już pomijam tutaj takie stany, że to może być guz pęcherza moczowego, jakiś uciskający, prawda? Ale może to być przede wszystkim u mężczyzn łagodny rozrost gruczołu krokowego. A więc mężczyzna w takim przypadku powinien w pierwszej kolejności zgłosić się do urologa, który zrobi sobie badanie pererektum, no nie sobie, temu mężczyźnie, prawda, badanie pererektum lub badanie USG, oceni wielkość prostaty i ewentualnie wykryje jakieś problemy, jeżeli będzie podejrzewał na przykład zmianę nowotworową w obrębie pęcherza moczowego, to skieruje na dalsze badania. Natomiast inna sprawa jest wtedy, kiedy my często wstajemy w nocy, ale oddajemy duże ilości moczu. To wtedy w pierwszej kolejności trzeba zastanowić się, czy my przypadkiem przed pójściem spać nie wypijamy za dużo płynu. Bo jeżeli my przed pójściem spać wypijemy 2 litry piwa, no to trudno oczekiwać, że 8 godzin będziemy spać i dopiero rano wstaniemy i oddamy mocz. To normalne, że wtedy się obudzimy wysikać. Tak samo jak wypijemy produkty, napoje, które zawierają dużą ilość kofeiny, która działa moczopędnie. Albo jakieś zioła o działaniu moczopędnym. Natomiast jeżeli, tak jak wspomniałem, wykluczymy tę przyczynę i nadal dużo sikamy, to mogą być dwie inne przyczyny. Po pierwsze moczówka prosta, czyli przede wszystkim wtedy, kiedy brakuje nam hormonu tak zwanej wazopresyny, tak? W związku z tym, czyli hormonu antydiuretycznego, antydiuretyny, w związku z tym wydalamy zwiększone ilości moczu. To oczywiście może występować u ludzi starszych, kiedy ilość tego hormonu po prostu fizjologicznie się
zmniejsza. Istnieją różne analogi wazopresyny, takie jak desmopresyna, które lekarz może w pewnych przypadkach zalecić, żeby tego moczu było stosunkowo mniej. Ale oczywiście po wykluczeniu jakichś innych przyczyn. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że bardziej prawdopodobne jest to, że mamy na przykład hiperglikemię, a nawet cukrzycę. Zwróćmy uwagę na to, że jeżeli mamy wysokie stężenie glukozy we krwi, to organizm będzie próbował się pozbyć tej glukozy, wydalając jej nadmiar z moczem. Poliuria, polidypsja to objawy niewyrównanej, często nierozpoznanej cukrzycy. Chociaż pamiętajcie, że jeżeli ktoś ma glikemię tylko nieznacznie przekroczoną, ale już spełniającą kryteria cukrzycy, tak na granicy 130-140 mg na decylitr glukozy we krwi, to nie będzie ona występowała w moczu i te objawy wcale nie muszą być tak nasilone. Ale moi drodzy, powinniśmy to wykluczyć. Nadczynność tarczycy również. Czyli jakie badania zrobić laboratoryjne, jeżeli często oddajemy mocz? Czasami mogą występować choroby nerek, na przykład zaburzenia zagęszczania moczu związane z chorobami cewek nerkowych. A w innych przypadkach mogą również występować, no niestety, choroby serca, zastoinowa niewydolność serca. Moi drodzy, jakie badania zrobić? Przede wszystkim wykonać morfologię krwi. CRP, OB, aspat, ALAT, żeby wykluczyć chorobę wątroby, tak? Możemy sobie oznaczyć CKMB, jeżeli podejrzewamy chorobę serca, czy nawet troponiny. I badanie ogólne moczu, zwłaszcza kobiety, jeżeli często sikają w nocy, może to po prostu wskazywać na zwykłą infekcję pęcherza moczowego. TSH, żeby wykluczyć nadczynność tarczycy i oczywiście glukoza rano naczczo, tak, we krwi żylnej w laboratorium, nie z glukometru, bo glukometrem nie diagnozujemy zaburzeń glikemii i to powinno nam pomóc ustalić prawidłową diagnozę, czy postawić prawidłową diagnozę, dlaczego po prostu w nocy często sikamy. Pamiętajcie, że bardziej niepokojące jest, jeżeli ten objaw występuje od niedawna, na przykład od miesiąca, niż to, jeżeli ktoś tak ma po prostu od 10 czy od 20 lat i nic poza tym się więcej nie dzieje, a w międzyczasie miał wykonane badania, które na nic złego nie wskazywały. Moi drodzy, pamiętajcie jednak, że no, siusiak nie tylko służy do siusiania. Ostatnio, może nie ostatnio, ale kiedyś jeszcze jak żył, to mój dziadek mówi do mojej babci: wiesz co, Grażyna, mam ochotę, więc ja szybko skoczę do apteki po odpowiednie tabletki. No dobrze, Stachu, więc ja skoczę do przychodni po zastrzyk przeciwtężcowi. Przeciwtężcowi? Ale po co? Żeby się ochronić przed starym zardzewiałym gwoździem. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.